Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się Panie doktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj powstała uchwała, czy została ogłoszona uchwała Sądu Najwyższego, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, zgodnie z którą to uchwałą wzywał na sędziów, żeby sądzili, uznając te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które nawet nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jaka jest Pana ocena tej uchwały? Chciałem powiedzieć, że to jest fakt zasmucający, bo nikomu chyba wcześniej nie przyszło do głowy, że może dojść w demokratycznym państwie do takiej sytuacji, że sędziowie niejako wydadzą rokosz własnemu państwu. No, uznają, że ten stan prawny, który mamy, konstytucja, ustawy, to jest coś, co ich nie obowiązuje i działają według własnego uznania. No, jednak każda instytucja w państwie, a przede wszystkim chyba sądy, które mają stać na straży praworządności i przestrzegania prawa, no, muszą kierować się istniejącym prawem. Ta uchwała odrzuca podstawowe zasady, które kształtowały polskie orzecznictwo, kształtowały stan prawny w ciągu 20 kilku ostatnich lat. No, chociażby pomija domniemanie konstytucyjności ustaw przyjmowanych przez parlament i podpisywanych przez prezydenta. Chodzi mi tu konkretnie o ustawę regulującą pracę Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, a jak pan ocenia wczorajszą wypowiedź rzecznika klubu PiS Beaty Mazurek, która powiedziała, że to zespół kolesi, którzy broni swojego status quo, to jest właściwy język mówienia o tej sprawie? Nie ma sensu się odnosić może do języka. No, warto bardziej odnieść się może do... Sens ma odnosić się do języka, bo to jest jednak publiczna wypowiedź i ona ma wpływ na przebieg natomiast debaty. Myślę, że ważniejsze od języka jest zdiagnozowanie problemu. No, myślę, że w tym przypadku... Ale czy zespół kolesi, czy to jest dobre określenie? Ja myślę tak, że pani poseł Mazurek myślała, czy miała na myśli to, co myślę większość Polaków również gdzieś odczuwa, czyli że sędziowie w Polsce uważają się za kastę, która powinna się nawzajem wspierać, niezależnie od tego, czy mają rację, czy nie. No, w tym przypadku sędziowie Sądu Najwyższego, przykro mi to powiedzieć, ale nie mają racji, fundamentalnie się mylą i obawiam się niestety, że u podstaw tej wczorajszej uchwały leży nie taka realna ocena prawa, czy nie dbałość o to, aby w Polsce prawo było przestrzegane, tylko u podstaw tej decyzji leży taka źle pojmowana solidarność z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no, którzy postanowili z przewodniczącym swoim na czele zamknąć oczy na obowiązujące w Polsce prawo i na obowiązującą konstytucję. Znaczy, zaraz jeszcze wrócę do tej konkretnej uchwały, ale mi jednak chodzi o ten język. Ja wiem, że to jest oczywiście trudno dyskutować o czyjejś opinii, ale jednak, no, mówimy tutaj o wypowiedzi, jak mówię, publicznej, rzecznika partii, potem jest wypowiedź profesora Strzembosza, który się do tego odnosi. No, czy to jest właściwy sposób mówienia o sędziach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zwykłego obywatela, który słyszy jednak z ust ważnego polityka, że sędziowie to jest zespół kolesi. No powiedzmy szczerze, to chyba nie jest najlepszy i najbardziej pedagogiczny sposób mówienia. Ale ja wrócę jeszcze raz do tego, co było... Pan poseł ucieka trochę od tego określenia. Uciekam, ponieważ myślę, że nie jest moją rolą stawianie się w roli takiego komentatora tego, co który polityk powiedział, i to nie tylko polityk z mojej partii, ale również z innych, a raczej odnoszenie się do problemów, do wydarzeń, do zdarzeń, które mają miejsce, a nie do opinii. I w tym przypadku myślę, że no, problemem jest rzeczywiście źle pojmowana solidarność środowiska sędziowskiego w sytuacji, w której w tej chwili mamy. I Sąd Najwyższy, który no, powinien potrafić wnieść się ponad taką właśnie fałszywie pojmowaną solidarność, wikła się w ten sposób niestety w spór polityczny i staje po złej stronie, bo staje po stronie tych, którzy ignorują obowiązujące w Polsce prawo. Panie pośle, czy to nie jest tak, że państwo trochę zlekceważyli takim rozwój sytuacji? Ja pamiętam, miesiąc temu rozmawiałem mniej więcej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i przedstawiłem mu w pytaniu taki scenariusz, co będzie w sytuacji, kiedy część albo znacząca część sądów zacznie uznawać nieopublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, na co prezes Kaczyński powiedział wtedy, że to jest zbyt radykalna wizja rzeczywistości. No mam wrażenie, że to nie jest zbyt radykalna wizja, tylko realna i rzeczywista, i to właśnie jest coś, z czym się konfrontujemy. Jaka będzie na to odpowiedź? Ale to jest też właśnie to, od czego zacząłem swoją wypowiedź, że myślę, że nikt racjonalnie myślący nie przewidywał takiej
sytuacji, że sądy w demokratycznym państwie no, mogą zamknąć oczy na obowiązujące prawo. Jest pewnym fundamentem obowiązywania prawa w Polsce to, że obowiązuje to prawo, które zostało podane do publicznej wiadomości w formie drukowanej, w przeznaczonym do no tego jest 190 artykuł Konstytucji, tak paragraf jest, drugi, który mówi o tym, że ogłoszenie tak życzenia jest. Odbywa się w Monitorze Polskim. Oczywiście, prawda? Dokładnie tak. Jest jasny, bardzo jasny przepis, który to reguluje. No i przyzna pan, że trudno było przewidywać taką oto sytuację, że sędziowie i to tak jednak ważnego sądu, jak Sąd Najwyższy, nagle uznają, że ten przepis Konstytucji z jakiegoś powodu ich nie obowiązuje. Czy to, nie wiemy z jakiego powodu. A po prostu znaczy, uznają, że ich nie obowiązuje. To znaczy, że państwo są zaskoczeni tą uchwałą? Ja jestem osobiście tą uchwałą zaskoczony, bo jednak w moim pojmowaniu nawet bardzo ostrego sporu politycznego, który mamy w Polsce, nie mieściło się to, że sądy mogą tak mocno w ten spór polityczny wejść i opowiedzieć się po jednej stronie sporu politycznego. Jednak oczekiwałem pewnej bezstronności, mimo że nasze doświadczenia 20 kilku ostatnich lat wskazują, że być może to naiwne myślenie o tym, że sądy w Polsce zawsze działają bezstronnie, ale jednak od Sądu Najwyższego oczekiwałem zachowania jakiegoś minimum bezstronności w tej sprawie. W tej chwili sąd staje po stronie jednej stronie sporu politycznego, bardzo ostrego sporu politycznego, który w Polsce mamy. Sędziowie ujawniają bardzo mocno swoje polityczne poglądy. Nie powinni tego robić. To jest fundament sądownictwa w państwie prawa, w demokratycznym ale państwie prawa. Ale sędziowie mówią, że to nie jest właśnie element polityki, no tylko jest, właśnie no, element troski o państwo panie redaktorze, ale jak i uznać, element troski o prawo. Jak można uznać, że to nie jest polityka w sytuacji, kiedy sędziowie no, odrzucają zapis, istniejący zapis Konstytucji? Sam go pan przytoczył przecież przed chwilą. Jest jasny, nie pozostawia żadnych wątpliwości i stają po stronie dzisiejszej opozycji, politycznej opozycji w Polsce, no bo wpisują się w tą narrację, którą opozycja dzisiaj w Polsce stosuje. Podobnie jest z Trybunałem Konstytucyjnym, który też jakby stara się nie dostrzegać zapisów Konstytucji, jasno regulujących również ich pracę. Jak państwo zamierzają na to odpowiedzieć? Pojawiło się wczoraj, pojawiło się takie określenie, że jest przygotowywana ustawa. No ale prawdę powiedziawszy, zastanawiam się, co ta ustawa mogłaby tak naprawdę zmienić, skoro poprzednia ustawa, też nazywana naprawczą, doprowadziła do jeszcze większego pogłębienia konfliktu. Znaczy, mamy rzeczywiście bardzo poważny problem w tej chwili w Polsce, bo nie, co do tego chyba musimy się zgodzić, że nie ma wyjścia z tej sytuacji bez osiągnięcia kompromisu politycznego. Kompromisu, na który zgodzą się wszystkie, albo przynajmniej znacząca większość sił politycznych. My taką próbę kompromisu kolejną, bo przecież już propozycje z naszej strony były formułowane, chociażby dotyczące sposobu wyboru sędziów Trybunału, zmian konstytucyjnych w tym zakresie. One zostały odrzucone przez opozycję. W tej chwili pracuje zespół ekspertów powołany przez pana marszałka Kuchcińskiego. Oni wypracowują również nowe rozwiązania prawne, w tym nową propozycję ustawy regulującej pracę Trybunału Konstytucyjnego. Ale czy to są tej takie propozycje, którą daje Konstytucja. Ale są takie propozycje, które mogą liczyć wtedy na większość, na tak zwaną konstytucyjną większość. Ale tu jest pytanie, panie redaktorze, o intencje. To jest niezwykle ważne pytanie w tej sprawie. Czy jest intencją opozycji dzisiaj w Polsce osiągnięcie kompromisu, czy też intencją opozycji w Polsce dzisiaj jest podgrzewanie sporu politycznego, niezależnie od kosztów, jakie ponosi Polska w tym sporze i niezależnie od kosztów, jakie będą ponosić obywatele, bo przecież obywatele koszty ponosić będą dualizmu prawnego, który w tej chwili się rysuje. Ale opozycja odpowiada w ten sposób, że to również chodzi o intencje władzy. No jednak było to spotkanie liderów z Jarosławem Kaczyńskim, po czym okazało się, że tak naprawdę z dnia na dzień został zgłoszony kandydat z państwa strony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesor Jędrzejewski i nagle się okazało, że to, o czym się mówiło, że należy jeszcze poczekać ze zgłoszeniem, być może oddać to miejsce opozycji, zostało zakończone. Taka argumentacja, którą pan przytacza właśnie w tej chwili, świadczy niestety o złej woli ze strony opozycji, ponieważ to spotkanie, które się odbyło, które pan przywołał, no ono zakończyło się pewnymi ustaleniami. Te ustalenia zmierzały również do tego, że odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zostaną przedstawione już wypracowane propozycje zmian przepisów regulujących pracę Trybunału. My zdajemy sobie sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia, która ma większość, partia rządząca, no jest szczególnie zobowiązana do tego, żeby pokazać swoją propozycję, czyli wyłożyć na stół naszą propozycję. I po to jest ten zespół ekspertów również, który pracuje bardzo intensywnie, żeby taką propozycję przygotować. W związku z czym realizujemy to, co zostało uzgodnione na tym spotkaniu. Teraz wybór kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego to nie jest coś, co jak twierdzi opozycja, uniemożliwia kompromis. To jest realizacja prawa, które w tej chwili w Polsce obowiązuje. Jeśli to prawo zmienimy, to będziemy realizować inne prawo. Ale dzisiaj mamy taki stan prawny, który mówi, musi być 15 sędziów. W związku z czym, ponieważ kończy się kadencja w tym tygodniu, kończy się kadencja jednego z sędziów Trybunału, ten wybór
wybór był po prostu konieczny. Nikt nie zabraniał opozycji zgłosić swojego kandydata. Opozycja tego nie zrobiła. Załóżmy, że jest tak, że państwo przygotowują jakąś nową wersję tej ustawy, jeszcze bardziej naprawczej w stosunku do tej poprzedniej. Ona nie uzyskuje tej większości konstytucyjnej w Sejmie, bo pewnie nie uzyskuje i sprawa i wracamy do tego samego punktu wyjścia. Pytanie brzmi, jak to rozwiązać? Bo mówię, z punktu widzenia obywatela dwuwładza jest rzeczą coraz bardziej no, też rzutującą na jego sposób działania i funkcjonowania w państwie. Ale powtórzę jeszcze raz, żeby rozwiązać tą trudną sytuację, którą mamy w tej chwili, potrzebna jest dobra wola ze wszystkich stron. Panie doktorze, jeśli my, jako Prawo i Sprawiedliwość, złożymy propozycję, kompromisową propozycję rozwiązania tego projektu, a opozycja ograniczy się do tego, że tylko odrzuci naszą propozycję, no to... Dobrze, kiedy to może nastąpić? Na kim będzie spoczywała odpowiedzialność za to, co się dzieje? Na opozycji, przecież nie na nas. Panie pośle, kiedy można się spodziewać tej kompromisowej propozycji? Czy według zapowiedzi, tych, co powiedzi również pani rzecznik Mazurek, które wczoraj zostały sformułowane, w najbliższym czasie, ja nie chcę podawać dokładnie dnia, kiedy to będzie, no bo też ważne, żeby to była propozycja dopracowana. Natomiast my będziemy prawdopodobnie potrzebowali dwóch kroków tutaj w tej sprawie, czyli szybko pewna ustawa, która no, będzie reagowała na to, co się w tej chwili dzieje, czyli jakby odpowiadała na te niebezpieczeństwa, które mamy, a potem dopiero już spokojna praca nad takim ostatecznym uregulowaniem trybu pracy Trybunału Konstytucyjnego. Ale czy nie jest tak, że tak naprawdę z tej sytuacji jedynym wyjściem byłoby albo, nie wiem, referendum konstytucyjne, albo znalezienie takiej większości sejmowej, która by doprowadziła do poprawki w konstytucji, bo obecnie chyba nie ma wyjścia tak naprawdę. Mówię, państwo przygotują kolejną ustawę i będzie z nią dokładnie to samo, co z poprzednią ustawą. Zgoda. Te drogi, które pan pokazuje, byłyby pewnie drogami bardzo dobrymi. Problem jest tylko taki, że w obowiązującym stanie prawnym właściwie obie są mało realne. Czyli znalezienie większości konstytucyjnej no zależy również od tej intencji drugiej strony. Tutaj my dobrych intencji się nie spodziewamy. Raczej spodziewamy się tego, że opozycja będzie chciała eskalować ten spór, ponieważ to daje jej takie paliwo do funkcjonowania, ale to również jest jakaś pochodna ostrego sporu na opozycji o to, kto będzie liderem tej opozycji, prawda? Czyli to są również kwestie wewnętrznych rozgrywek w partiach opozycyjnych. Teraz druga droga, droga referendum, no byłaby dobra, gdyby nie to, że takie referendum właściwie nie będzie miało żadnego rozstrzygającego znaczenia, bo już wiemy, że w referendum nie można zmieniać konstytucji. No. Referendum jest tylko opinią, nie jest czymś wiążącym, więc i tak ta decyzja musiałaby być podjęta przez parlament. I wracamy tu do tego, co powiedziałem przed chwilą. Tylko i wyłącznie dobra wola wszystkich stron może nas z tego kryzysu wyprowadzić. Tej dobrej woli na razie po stronie opozycji brakuje, ale jednak mam w dalszym ciągu nadzieję, że opamiętanie przyjdzie. Nadzieję na pewno należy mieć na to, że i ze strony opozycji, i ze strony rządzących jakaś forma kompromisu zostanie wypracowana. My ten kompromis pokażemy, także realnie tego kompromisu chcemy. Miejmy nadzieję, że tak jest. Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość.